Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Cały świat byś ściągnęła. Cały świat byś ściągnęła w twej uliczki brudy. Nierządnico, okrutną czynią ciebie nudy. Aby wyćwiczyć zęby swe do tej igraszki, co dzień jednego serca trzebać, jednej czaszki. Oczy twe gorejące jak szyby sklepowe na jarmarkach, gdzie płoną gałęzie cisowe, są jako pożyczanej potęgi dzierżawa i nigdy nie poznają swej piękności prawa. Ślepa, głucha maszyno, w okrucieństwa płodna, zbawienna ścierko, zawsze krwi człowieczej głodna. Nigdyż nie miałaś wstydu i patrząc w zwierciadło, czyż nigdy nie widziałaś, jak ciało twe bladło? Czyż całą mądrość grzechu znasz, wobec ogromu jego, czyliś nie drżała z bojaźni i sromu, gdy natura olbrzymia w swych tajnych zamiarach ciebie, która królujesz w ciemnych lupanarach, wzywa, aby geniusza stworzyć do udziału? O wzniosłości ohydna, cudzie pełny kału!